tutaj koleżanka chciała wystąpić w naszym filmiku, ale zaskoczyliśmy ją z nienacka i pokazujemy, jak nie należy ćwiczyć na siłowni, tylko się skupiać. No, wprawdzie dziewczyna jest bardzo szczupła i tutaj trenuje u nas, powiedzmy, dla rekreacji. No, ale chyba lepiej się skupić na tej siłowni. Wiadomo, że każdy tam ma jakieś swoje sprawy. A my staramy się tutaj w trakcie serii nie rozmawiać przez telefon, bo to już była pełna dekoncentracja. No, przyszły do nas nowe maszyny z Master Sport. Jest to firma, którą będę reprezentował na tegorocznych targach FIBO w granicach 19-20 kwietnia w Kolonii. Niestety ten termin pokrywa się z mistrzostwami Polski po raz drugi. No i próbujemy trening na tej maszynie. Doskonale pracuje. Oparcie zmienne. Wynoszenie ciężaru może stwarzać problem przy większym ciężarze, no ale tutaj przy pomocy partnera można sobie to wynieść, no bo tutaj ten kąt natarcia pod takim pionowym oparciu jest dość duży, żeby po prostu wynieść to z martwego punktu. No ale z kolei no hamuje to przed wszelkimi kontuzjami, więc idealna sprawa. Poza tym niezależny ruch, więc prawa lewa ręka, nie ma oszustwa, że nadrabiamy którąś stroną, po prostu tak jak na suwnicy. Kolejno wykonujemy wznosy bokiem, sztangielkami, progresywne zwiększanie obciążenia. Ja tutaj zastosowałem 15, 18, 22 i wróciłem na 18. Następnie wznosy sztangielki, jednorącz przodem, bez żadnego skrętu. Około 12 powtórzeń na serię. Zacząłem od 11, później na 15. Dwie serie i wróciłem na 11 kg. Nie robię tutaj dwoma sztangielkami, jak często widzę, niektórzy robią dwoma sztangielkami, bo taki ruch symetryczny powoduje to, że po prostu nie pracują te mięśnie właściwie, tylko lepiej je po prostu rozłożyć na trening taki właśnie jednostronny. No tutaj widać, kolega robi tył barków ze skrętem w górnej fazie, taki rzecz akcentuje ten ruch, żeby dodatkowo napiąć te mięśnie. Ja to robię troszkę inaczej, nie robię tego skrętu tutaj dzisiaj. Każda metoda ma swoje uzasadnienie. Z tym, że wiadomo, że przy tamtej metodzie, którą wykonywał Andrzej, nie wejdą w grę tak dużo ciężary, bo już ten sam skręt końcový powoduje większy wydatek energetyczny no i po prostu nie da się tego tak dokładnie zrobić. Następnie robię kaptury. Dziś ze stałym ciężarem, ze sztangielkami. 4 serie. Obciągam brodę, ściągam ciężar do góry i po prostu tyle fabryka dała. 10-12 powtórzeń. We wtorki robimy też brzuch. Zawsze staram się robić 2-3 ćwiczenia. Około 20 powtórzeń. Dzisiaj robię spinanie podwójne. 3 serie. Paweł też pracuje nad swoim wyrzeźbionym brzuchem, jak co wiosnę. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Powinno być dobrze. Thank you.